Integralna część. Między innymi, panie ministrze, dotyczące przesiedlania siedlisk roślinnych w bezpieczne miejsca, a zatem ten proces przygotowawczy to także ogromny wysiłek i wiele zabiegów, które trzeba uczynić, aby właściwie teren przygotować do przekopu Mierzei. Oczywiście to, co rozpoczęło się już na wiosnę, czyli wycinka zalesienia w tamtej stronie, właśnie na Mierzei Wiślanej, ale z drugiej strony też musimy być bardzo uważni, jeśli chodzi o wykonanie tej inwestycji. Przede wszystkim komorników, musimy być uważni, wyczuleni na komorników, na złodziei i sędziów, którzy kradną w supermarkecie. Właśnie przenoszenia tych siedlisk przez różne pseudoorganizacje. Niezwykle wrażliwa inwestycja. Tutaj musimy dokonywać i dochować wszelkich staranności, bo wiemy, że to będzie bezwzględnie element, który będzie wykorzystywany na arenie międzynarodowej przeciwko nam. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, że nawet posłowie Platformy Obywatelskiej czy PSL-u są przeciwni budowie tego kanału. To z nimi musimy toczyć niestety takie boje, aby ta inwestycja się zaczęła. Natomiast wszystkich pragnę zapewnić, że już za chwilkę w granicach tych paru tygodni rozpoczynamy już fizycznie, czyli budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Jakie jest aktualne stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej? Po wszystkich naszych wyjaśnieniach i spotkaniach, jak również odpowiedziach na pisma komisji, sytuacja jest, można powiedzieć, unormowana, czyli wszystkie wyjaśnienia zostały przyjęte i stanowisko, nie ma absolutnie negatywnego stanowiska Komisji Europejskiej, co jednoznacznie potwierdza realizację tej inwestycji. Panie ministrze, rozwój polskich portów to ważna sprawa. Port w Gdyni, w Gdańsku, a także Szczecin, Świnoujście i także konkretne plany, bo z tego co wiemy, przeładunki w tych portach wciąż rosną. Oczywiście to zostało zapisane również na wczorajszej Radzie Ministrów i złożonej uchwale na rzecz strategii rozwoju portów do 2030 roku. Specyfikujemy tam porty duże, małe, regionalne, lokalne, również przystanie, te, które są i mają duże znaczenie dla gospodarki polskiej. Oczywiście cztery duże porty, Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Świnoujście, to porty o podstawowym znaczeniu. Zakładamy tam ogromne inwestycje na kwotę blisko 40 miliardów złotych. To ma docelowo podnieść dwukrotnie możliwości przeładunkowe portów. Ja tylko przypomnę, że obecnie porty przynoszą do budżetu państwa przychód 40 miliardów złotych z tytułu ceł i wszelkiego rodzaju danin za towary, które wpływają do polskich portów. To jest ogromne źródło przychodu dla budżetu państwa, dlatego tak ważnym jest dla nas kontynuowanie procesu
rozbudowy portów, port centralny w Gdańsku, zewnętrzny w Gdyni, terminal kontenerowy w Świnoujściu, to te podstawowe inwestycje, które będziemy realizować, została przyjęta specjalna specustawa, która skróci termin realizacji tej inwestycji i mam nadzieję, że w najbliższych 7 latach, bo tak jak tak sobie postanowiliśmy, jeśli chodzi właśnie o perspektywę budżetową i plan działania, te inwestycje zostaną wykonane. Jutro także kolejny krok, panie ministrze, bo pan weźmie udział w uroczystym podpisaniu umowy na roboty budowlane wraz z przekazaniem placu budowy na terminalu promowym w Świnoujściu, a zatem kolejna inwestycja przed nami i tym razem Świnoujście. Bardzo ważna inwestycja, bo to przecież rynek promowy. Jesteśmy tutaj potentatem w zakresie właśnie żeglugi bałtyckiej. Przypomnę, PŻDM, który miał być sprywatyzowany przez poprzedników i sprzedany. PŻB, które w zasadzie już było wycenione pod sprzedaż. Skandalicznie próbowano sprzedać tą spółkę za 30 milionów złotych. Dzisiaj ona osiągnęła wartość 600 milionów złotych. To bezwzględnie dla nas niezwykle ważne przedsiębiorstwa. Zresztą jesteśmy potentatem na Morzu Bałtyckim, jeśli chodzi o żeglugę promową. Musimy to utrzymać. To jest bardzo ważne dla polskiej żeglugi. Nie mówiąc już oczywiście o przedsiębiorstwach naszych, które muszą odgrywać tutaj dominującą rolę. Dlatego też również w ramach tych inwestycji przygotowujemy cały proces rozbudowy infrastruktury, wzmocnienia naszych portów, ugruntowania pozycji i zabezpieczenia na przyszłość, tak aby po prostu te firmy mogły się spokojnie rozwijać, aby żegluga bałtycka, a przypomnę, to jest przedsiębiorstwo państwowe, mogło rozwijać się właśnie w oparciu o infrastrukturę i o potrzebną legislację. No właśnie, mówiąc o rozwoju portu, wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Bezwzględnie konieczny jest rozwój transportu lądowego, transportu kolejowego i transportu także śródlądowego w wymiarze także transportu prowadzonego przez rzeki. No oczywiście nie możemy rozmawiać tutaj o rozwoju portów, o zwiększeniu przeładunków bez żeglugi śródlądowej, dlatego tak duże zaangażowanie portów w budowę Odrzańskiej Drogi Wodnej i Wiślańskiej Drogi Wodnej, również Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, które dzisiaj podpisało kolejną umowę na budowę stopnia wodnego w Ścinawie, to proces użeglownienia i budowy stopni wodnych na rzece Odrze. W kolejne przygotowujemy oczywiście w następnych transzach w ramach przygotowania projektów, ale i również dokończenia studium wykonalności, który pozwoli już od nowego roku na bardzo, myślę, już sukcesywne pokonywanie i podpisywanie umów w zakresie właśnie kolejnych stopni wodnych, przygotowywania odcinków pod żeglugę, usuwania miejsc limitujących możliwości żeglugę i wąskich gardeł, tak aby w pierwszej kolejności Odra stała się żeglowna w okresie 280 dni w roku, a w ostateczności jako piąta klasa żeglowności, czyli wpisana w system europejskich dróg śródlądowych, tak aby można było korzystać ze środków unijnych w ramach właśnie realizacji tej drogi wodnej. Wspomniał pan o Państwowym Gospodarstwie Wody Polskie, panie ministrze, i oczywiście to, co dramatycznie dotknęło Polskę, dotknęło Wisłę, ten niekontrolowany rzut ścieków z Warszawy, i warto wspomnieć także ogromne zaangażowanie Wód Polskich, także Ministerstwa Obrony Narodowej, które działanie doprowadziło do postawienia skutecznej tamy, iż te ścieki już do Wisły nie są zrzucane. No niestety jeszcze raz pokazało to na rachityczne i polityczne oddziaływanie samorządów, które tylko i wyłącznie radzą sobie z małymi sprawami, jeśli dochodzi do dużej czy poważnej awarii, nie są w stanie nawet zareagować w takiej sytuacji. To też proszę zwrócić uwagę, jak brzmi narracja samorządów, które chcą tworzyć właśnie jakieś takie federacje oparte na samorządach. W momencie katastrofy wchodzi w grę działanie rządu,
bardzo szybkie, zdecydowane. Proszę zwrócić uwagę, w przeciągu 2 tygodni 100% ścieków trafia do oczyszczalni. Oczywiście to rozwiązanie jest tymczasowe, ale zbudowane naprawdę w ekspresowym tempie, przy zaangażowaniu ogromnych środków i sił, ale rzeka Wisła po prostu została uratowana, potwierdzając, jak ważna jest rola centralnych organów rządu, a jak po prostu rachityczne oddziaływanie mają samorządy w takich właśnie sytuacjach. I ostatnie pytanie, bo jestem w stałym kontakcie z rybakami, którzy no w dalszym ciągu przeżywają, panie ministrze, niepokój jutra, bo sytuacja polskiego rybołówstwa jest bardzo dramatyczna. To nie jest jakiś wyłączony przypadek. Mówimy rzeczywiście o dramatycznej sytuacji na Bałtyku. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych rybaków. Sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, ja podnosiłem to wielokrotnie na forum unijnym, i pozorowane działania Komisji Europejskiej co do odbudowy zasobów, zakaz połowu dorsza, który został ogłoszony ad hoc na pół roku, bez jakiegokolwiek planu środowiskowego ochrony Bałtyku, a przede wszystkim finansowego, pokazuje po prostu, że to są tylko działania medialne odchodzącej komisji. Myśmy zastosowali bardzo konkretne działania w tym zakresie. Przygotowaliśmy środki, które mają zostać przekazane rybakom właśnie w ramach rekompensat, wsparcia ich w tym okresie. Oczywiście czekamy na nową komisję, nowe uzgodnienia, ale oczywiście wnosimy o zmianę co do funduszu rybackiego, bo rybołówstwo polskie musi funkcjonować. To nie ulega kwestii. Rybołówstwo, rybacy polscy mają mieć swoje miejsce, mają możliwość i muszą mieć możliwość funkcjonowania na Morzu Bałtyckim. Jeszcze raz pokazało to bardzo słabą, a przede wszystkim niefunkcjonalną wspólną politykę rybołówstwa, dzisiaj krytykowaną przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. No, przyjdzie nam się zmierzyć z kolejnym problemem. Ja tylko pragnę zapewnić rybaków, że na pewno nie pozostaną bez pomocy. Panie ministrze, bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam, a do tych ważnych tematów dotyczących gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej będziemy powracać. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję, z Panem Bogiem. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie pana posła Roberta Telusa, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam serdecznie, panie pośle, i pozdrawiam. Serdecznie witam ojca, witam państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie pośle. Uroczystości dożynkowe powoli dobiegają końca. Dziękczynienie za plony odbywało się w bardzo wielu zakątkach naszej ojczyzny. Jaki był to rok dla polskiego rolnika? No i zawsze można problemów, które patrzą, bo to jest rzeczy, które każdego bolą. To znaczy sprawa jest suszy, dosyć duża susza odległa w większości kraju. No to jest dosyć poważny problem. Problem dla rolników, poważny problem dla konsumentów, bo wtedy wiadomo, że i ceny są wyższe. No i poważny problem dla państwa, bo państwo musi w takich momentach reagować i musi pomagać. Jak wiemy, w zeszłym roku taka susza kosztowała państwo, budżet państwa, nas wszystkich, kosztowała 2 miliardy 215 milionów złotych. Także wielkie pomoc. W tym roku też jest przygotowana pomoc dla wszystkich, którzy tą suszą zostali dotknięci, i to jest poważny problem. No, następny kolejny poważny problem, jak mówimy o problemach, to jest sprawa ASF-u, który jednak powoli, ale jednak gdzieś tam w kraju się rozszerza, i w tej chwili nawet w moim okręgu
kilka powiatów jest objęty na razie żółtą strefą, ale jest objęty żółtą strefą, także to widać, że w jakimś stopniu trudno jest opanować. To jest poważny problem i znowu poważny problem i dla hodowców, poważny problem i dla rządu i poważny problem dla gospodarki. No to są problemy, którymi musimy się zmierzyć wszyscy, to znaczy i rolnicy, i hodowcy, i państwo, i wszyscy my jako konsumenci. To jest problem dla nas, który musimy sobie poradzić. No i próbujemy sobie w jakimś stopniu w tym radzić, próbujemy temu zapobiegać, przynajmniej w miarę możliwości. Dobre sprawy, dobre rzeczy. No, myślę, że taką dobrym krokiem w naszym rolnictwie jest ustawa o sprzedaży bezpośredniej. Może to jeszcze jest ustawa, która nie jest, nazwijmy to, powszechnie, no jeszcze nie jest mocna, słowo może, ale nie jest jeszcze bardzo rozpowszechniona, ale to jest ustawa, która pozwala każdemu rolnikowi sprzedać swoje produkty i te nieprzetworzone, ale również przetworzone do 40 tysięcy bez podatku i nawet wstawić do sklepu, wstawić do restauracji, stołówek czy w agroturystyce. To jest zrobione po to, ojcze i drodzy państwo, po to, żeby skrócić tą drogę od pola do stołu, bo w Polsce ze względu na transformacje i na rządy, które były do tej pory, że pozwolimy na to, zostało sprzedane polskie przetwórstwo i tak naprawdę o cenach naszych produktów, polskich produktów, nie decyduje rolnik, który powinien, bo jest najważniejszym w tym momencie, w całym łańcuchu elementem, ale decydują koncerny. I my musimy to zmienić. W dobie Unii Europejskiej nie jest to łatwo zrobić, ale ta ustawa na pewno temu pomaga. Na pewno pomaga temu, żeby skrócić tą drogę, żeby rolnik mógł sprzedać. I znowu, ojcze, bo ja to ciągle podkreślam, to nie są tylko sprawy dotyczące rolników, bo gdyby to były tylko sprawy dotyczące rolników, to jakiejś tam grupy Polaków, ale to są sprawy dotyczące nas wszystkich, bo i rolników, ale i konsumentów, bo przecież to konsument chce wiedzieć, co kupuje, co je, czy to jest żywność tej dobrej jakości, najlepszej jakości, bo polska żywność jest najlepszej jakości, nie tylko w Polsce, ale mówią o tym już na całej Europie, czy jest to żywność wątpliwej jakości, albo złej jakości, którą nam serwują w różnych koncernach, w różnych supermarketach. Dlatego to jest sprawa dotycząca i rolników, ale również i emerytów, i wszystkich innych konsumentów, którzy tą żywność kupują. Także no to są kierunki, które są dobre. Co jeszcze, ojcze, jest ważnego w tej chwili, co zrobiliśmy? Ustawa o spółdzielniach. Nazwa tej ustawy odpycha, bo jesteśmy wszyscy przygotowani do tego, znaczy przyzwyczajeni mentalnie, że spółdzielnia nam się kojarzy z tą spółdzielnią komunistyczną, gdzie prezes jest najważniejszy, ja on wszystkim rządził, a resztę ludzi tam pracujących to najlepiej, jak tam udało im się wywieźć trochę ziarna albo ziemniaków z tej spółdzielni. No i mówiło po to w spółdzielniach, żeby polski rolnik mógł się jednoczyć, żebyśmy byli w tym całym łańcuchu żywnościowym siłą, bo my, naszą siłą, tak naprawdę naszą siłą w tym, że mamy zdrową żywność, to jest to, że mamy gospodarstwa rodzinne i rozdrobnione. To jest siła. Ale naszym minusem też to jest to samo, dlatego że występując indywidualnie jesteśmy małym elementem. I potrzeba jest, żeby rolnicy się jednoczyli, żebyśmy mogli tym koncernom, które tak jak wcześniej mówiłem, narzucają nam pewne rzeczy, żebyśmy mogli jako rolnicy, ja jestem też rolnikiem, tylko mówię my, żebyśmy mogli tym koncernom być dla nich partnerem, żebyśmy my mogli im pewne rzeczy narzucać. Nie na tej zasadzie, że przyjeżdżają i kupują najtaniej jak mogą i albo kupią, albo mówią rolnikowi, że nie kupią i rolnik zostaje z tym problemem, tylko żebyśmy my mogli negocjować. I z drugiej strony znowu nawozy, środki ochrony roślin. Jeżeli jest to zjednoczona grupa rolników, to możemy negocjować ceny, żeby one były tańsze, żebyśmy mieli jeszcze tańsze te środki do produkcji, bo to jest bardzo ważne, bo to jest element cenowy. Ważny dla nas wszystkich. Panie pośle, zakończono tworzenie Krajowej Grupy Spożywczej. To także odpowiedź na te bolączki, o których pan poseł, będąc także rolnikiem, powiedział przed chwilą. Ta grupa ma zostać dokapitalizowaną przez Skarb Państwa. Trzonem ma być Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier. No i także możliwość oddziaływania na bardzo konkretny rynek w konkretnym wymiarze. Tak, to znaczy, to jest właśnie te ruchy, które robimy, które ciągle są podejmowane w tym momencie, te działania, które są podejmowane, właśnie są w tej kwestii, które ojciec powiedział, żeby skrócić tą drogę od pola do stołu. I po to jest też zrobiony holding. Holding spożywczy jest
jabłka będzie skupował po 9 groszy, bo takie sytuacje były. I jeżeli rolnik nie sadowni nie sprzeda, no to mu te jabłka zginą i musiał sprzedawać. Będzie wtedy grupa holding, jak to nazwijmy, albo spółka, firma, która się będzie zajmować tym, będzie skupować. I ona będzie skupować od rolników i będzie ona negocjować ceny i sprzedawać dalej te jabłka do przetwórstwa. Albo będziemy próbować, bo to jest bardzo trudne, ale przejmować też przetwórstwo. Powrotem wracać do polskiego przetwórstwa, do tego, co przez wiele lat było zajmowane, do tego, co rządy, szczególnie tutaj mam żal, ojcze, i no muszę to powiedzieć, bo ja nie mogę tego przeżyć, że Polskie Stronnictwo Ludowe, które no, w swojej nazwie nawet miało, że ludowe, że to jest rolnicze, to oni do tego dopuszczali, że ten przetwórstwo zostało sprzedane. Między innymi oni o to i było SLD, na początku przecież rządów to za SLD, to była później Platforma z nimi, ale ten ciągle z nimi tutaj no, przewijał, on ciągle z nimi był w tych działaniach. I dlatego ten holding powstaje, żeby właśnie pomagać rolnikom w uzyskaniu lepszej ceny dla rolników, no, żeby ta praca, bo mówimy tutaj o dożynkach, no mnie bardzo denerwuje to, zresztą nie jednego rolnika to denerwuje. Jeżeli niektórych polityków, niektórych partii widzimy tylko na rolnikach, że wychodzą i jak mówią piękne słowa o rolnikach, a później w ciągu całej kadencji w ogóle nie ma, w ogóle się nie znają, nie angażują w sprawy rolnicze. I to jest bardzo nerwowe. I robimy to po to, żeby właśnie zmienić, żeby ten rolnik był szanowany, żeby ta jego praca była szanowana przez całą kadencję, żebyśmy podejmowali działania, które są dla rolników. Nie tylko pokazywać się na dożynkach, bo wiemy, że to no i ojciec i ja i wszyscy wiemy, że często tak bywa, że ktoś przyjeżdża na dożynki i wtedy piękne słowa mówi, a tak naprawdę na tym się w ogóle nie zna. Tak jest. I jeszcze jeden aspekt, panie pośle, to także w dalszym ciągu konieczność obrony polskiej własności, polskiej ziemi. Wiemy, że w tym obszarze także w ostatnim czasie uczyniono bardzo wiele, bo przypominamy sobie te absurdalne sytuacje, kiedy to także przedstawiciele obcego kapitału na tak zwane słupy wykupywali ogromne areały polskich gruntów. No, tak, to była pierwsza z ważniejszych decyzji, którą podjęliśmy też za ministra Jurgiela. Decyzja, która właśnie miała na celu zatrzymać tą sprzedaż polskiej ziemi. I tam się to udało. Ojciec wie i słuchacze też wiedzą, jak często nas za to atakowano, jak często próbowano robić różne prowokacje po to, żeby się to nam nie udało. Ale myśmy postawili na swoim. Mało tego, nam przez wiele lat ojciec zmawiano, że Unia Europejska zabrania takie ustawy wprowadzenia, mimo że takie ustawy w Europie są już wprowadzone. A nam umawiano, że PSL nam umawiał, że minister PSL nam umawiał, że nie wolno takiej ustawy zrobić. Myśmy zrobili taką ustawę i zabezpieczyliśmy tą polską ziemię, bo to jest najważniejsze, nie tyle polskości, ile naszej własności, naszej polskiej własności. I to jest bardzo, bardzo ważne. I to nam się udało zrobić i ta ziemia jest ochroniona. No i to jest jakby bardzo ważny pierwszy krok, który zrobiliśmy w tej kadencji, że ochroniliśmy tą ziemię. Ja się bardzo cieszę, bo ostatnio nawet o tym premier powiedział właśnie, że jedną z ważniejszych rzeczy, którą podjęliśmy w naszych działaniach, to jest to, że ochroniliśmy polską ziemię. To jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bo tak my bardzo często mówimy, że to wszystko minister rolnictwa. Minister rolnictwa jest bardzo ważny, najważniejszy. Ale gdyby nie było i to minister rolnictwa podkreślił nawet na dożynkach i to mi się bardzo podobało, bo to nieważne, żeby się przypinać tylko sobie ordery. Ale minister rolnictwa powiedział, gdyby nie było w tym innych ministrów, którzy bardzo mocno czują polskie rolnictwo. Mam na myśli na przykład, tak szybko mi się skojarzył minister Kowalczyk, który kilka ostatnich programów prowadził, wapnowania, nawadniania, odbierania odpadów tych niebezpiecznych rolniczych. Gdyby właśnie nie inni ministrowie, którzy wiedzą o tym, że polskie rolnictwo jest w tej całej gospodarce bardzo ważne, nie na zasadzie, i też o tym minister Ardowski mówi, nie na zasadzie tylko pomocy, że właśnie polskie rolnictwo to jest ubogi, któremu trzeba pomagać, że to jest środowisko specjalnej troski. Nie. Polski rolnik jest dumny z tego, co robi i trzeba go traktować bardzo honorowo. Trzeba go, bo jest honorowy i trzeba go traktować bardzo poważnie.